Święty Jan Maria Janej w książce pod tytułem Kazania o Miłości Pana Jezusa. Czy może być uroczystsza chwila nad tę, w której Jezus Chrystus ustanowił przenajświętszy sakrament ołtarza? Ta szczęśliwa chwila przypomina nam, jak niezmierzoną. Jest miłość Boga względem stworzeń. We wszystkich dziełach objawiają się nieskończone doskonałości Boże. W stworzeniu świata jaśnieje potęga Boża, w rządach i utrzymaniu wszechświata niepojęta mądrość. Słusznie więc możemy wołać z psalmistą: Jak wielmożne są panie. Uczynki Twoje, wszystko w mądrości uczyniłeś, to morze wielkie i szerokie od nogami, tam płazy, których nie masz liczby, zwierzęta małe z wielkimi. Psalm 103 Ustanowienie Najświętszego Sakramentu świadczy zaś nie tylko o potędze i mądrości, ale i o niezmierzonej miłości którą pała serce Boże ku nam, już miał Jezus wrócić do swego Ojca, nie chciał nas zostawić w sieroctwie na ziemi pośród tylu nieprzyjaciół. Wiedział dobrze, że w tej tajemnicy dozna licznych zniewak. To go jednak nie powstrzymało od ustanowienia tego sakramentu. We dnie i w nocy Chcę z nami przebywać, ofiarowywać się ciągle za nas, Ojcu Niebieskiemu, przyjmować nasze hołdy i dziękczynienia i wysłuchiwać naszych próśb. O błogosławiony narodzie, kto pojmie Twe szczęście? Przemówię do Was dzisiaj, jak bardzo umiłował nas Chrystus, Ustanawiając ten sakrament, a przemówię w tym celu, byście w tej tajemnicy większą cześć i miłość okazywali zbawicielowi. We wszystkich sakramentach, które ustanowił Jezus Chrystus, przebija się Jego bezgraniczne miłosierdzie i dobroć względem ludzi. Przez Chrzest Święty. Wyrywa nas z rąk Lucyfera i czyni dziećmi swojego Ojca. Otwiera nam niebo i dostęp do wszystkich skarbów Kościoła, a w końcu zapewnia nam wieczną szczęśliwość, jeżeli dochowamy danych obietnic. W sakramencie pokuty okazuje nam nieskończone miłosierdzie. Wyrywa z paszczy piekła, na które zasłużyliśmy przez grzechy, i daje prawo do szczęścia wiecznego. W sakramencie bierzmowania udziela nam nadprzyrodzonego światła i męstwa, byśmy mogli czynić dobrze, unikać złego i pokonać trudności stojące na drodze do zbawienia. W sakramencie ostatniego namaszczenia okrywa nas Jezus Chrystus zasługami swej męki i śmierci. W sakramencie ołtarza daje kapłanom potrzebną władzę do sprawowania świętych tajemnic i kierowania wiernymi. W sakramencie małżeństwa uświęca wszystkie czynności, nawet te, które są objawem zepsutej natury ludzkiej. Miłosierdzie pańskie jest więc bez granic i liczby, ale w sakramencie ołtarza jeszcze dalej posunęła się miłość Boża ku ludziom. Ale bowiem Chrystus postanowił mieszkać z ludźmi w kościołach, by mogli doń przychodzić z prośbami, tu pociesza nas w smutkach, dodaje sił w trudach i walkach żywota. Tu leczy nas duchowo. Gdy zły duch, przewrotny świat i wrodzona namiętność toczą z nami walkę, on nam dopomaga do zwycięstwa nad tymi wrogami. Przez swoją mękę przed swoją męką odzywa się do apostołów. Pożądaniem pożądałem pożywać tej paschy z wami, pierwej niżbym cierpiał. Usiadł więc do ostatniej wieczerzy, umył stopy apostołom, nie pominął nawet zdrajcy Judasza. Chciał bowiem pouczyć ludzi, z jak wielką czystością serca powinni zbliżać się do Niego. Wziął następnie w swe święte i błogosławione ręce chleb, podniósł ku niebu, dzięki czynił Ojcu, błogosławił i rozdzielając go między apostołów, te powiedział słowa: To jest ciało moje. Które się za was daje. Następnie wziął kielich z winem, błogosławił również i dał im do picia, mówiąc: Ten jest kielich, nowy testament we krwi mojej, który za was będzie wylany. Słowami, to czyńcie na moją pamiątkę. Dał apostołom i ich następcom władzę przemiany chleba i wina w ciało i krew swą, przenajdroższą. Ile tu miłości i dobroci okazał Jezus. Jaką czcią bylibyśmy przejęci, gdybyśmy osobiście znajdowali się w wieczerniku w owej uroczystej chwili. Cud ten powtarza się teraz na naszych ołtarzach w czasie mszy świętej Pewien kapłan odprawiał mszę świętą w miejscowości włoskiej Bolsena i po konsekracji począł wątpić czy Jezus Chrystus rzeczywiście jest obecny w hostii świętej Wówczas stał się cud zauważono że chostia święta pokryła się krwią. Jezus Chrystus czynił niejako wyrzuty swemu słudze za Jego niedowiarstwo. Krew przenajświętsza spadała z chosti na korporał i obrus ołtarza. Kiedy dowiedział się o tym cudzie papież, kazał sobie przynieść do Orvieto bo tam wówczas bawił ów skrwawiony korporał. Do dziś dnia przechowują go tam jako relikwię we wspaniałym kościele, który w tym celu zbudowano i obnoszą go corocznie w, w uroczystej procesji na Boże ciało. To powinno utrwalić w nas wiarę, tym bardziej. Że sam Jezus Chrystus powiedział, że będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, ale bowiem dał biskupom i kapłanom, w osobie apostołów, władzę dokonywania przemiany chleba i wina w swoje ciało i krew. Jak wielką miłość! Okazał nam Jezus Chrystus, że przed dzień swej męki ustanowił ten sakrament. Cała Jerozolima burzy się przeciwko Niemu, wszyscy czyhają na Jego zgubę i pragną przelać Jego krew, a On w tej chwili daje niewdzięcznym ludziom nieskończone dowody swej miłości. Przewrotna synagoga knuje przeciwko niemu najczarniejsze spiski, a on daje ludziom rzecz najcenniejszą, bo samego siebie. Świat zepsuty gotuje haniebny krzyż dla Zbawiciela, a on myśli równocześnie o wzniesieniu ołtarza. Na którym mógłby się za nas ofiarować. Złośnicy chcą przelać jego krew, a Jezus Chrystus daje w tej krwi napój nieśmiertelności na pociechę wybranych dusz. Zaprawdę, Jezus Chrystus wyczerpał tu już bogactwa swej miłości. Uczynił wszystko, na co się zdobyć mogła jego wszechmoc i mądrość. Oczuła i szlachetna miłości Boga, człowieka, dla lichego i niegodnego stworzenia. Z jakim uszanowaniem powinniśmy otaczać ołtarz, na którym przebywa utajony Zbawiciel świata? Niestety, Ludzie bardzo często wyrządzają krzywdę Jezusowi Chrystusowi w tej tajemnicy. Cierpi on spokojnie owe zniewagi, choć nieraz każe surowo niewdzięczników dla przestrogi drugich. Pewnego razu niósł kapłan we Frymburgu wiatyk do chorego. I przechodził przez obszerny plac, na którym ludzie tańczyli i bawili się. Muzykant, chociaż nie miał wiary, przestał grać i mówił: Słyszę dzwonek: Ksiądz idzie z Panem Jezusem do chorego, uklęknijmy. Znajdowała się w towarzystwie bezbożna kobieta która z natchnienia czartowskiego tak się na to odezwała. Nie przerywajmy sobie zabawy. Nie ma różnicy między głosem tego dzwonka, a dzwonkami zawieszonymi na szyi bydląt mego Ojca, które gdy idą za pa na paszę, nikt nie, nie klęka. Przyklasnęła bezbożna kompania tym szatańskim słowom. I nie przerwała tańców. W tej chwili zrywa się gwałtowna burza, porywa ten hulaszczy tłum i unosi nie wiadomo dokąd. My nie wątpimy, że do piekła. Najmilsi, my inaczej zachowujemy się w kościele, gdzie jest ukryty Pan Jezus. A również okazujemy mu głęboką cześć, kiedy go kapłan niesie do chorego. Jezus Chrystus ukrył się pod przymiotami chleba, który jest pokarmem wszystkich, tak bogatych jak i ubogich. I w tym przebija się Jego mądrość, bo pragnie być niebieskim pokarmem dla wszystkich chrześcijan by mogli zachować w sobie życie łaski i zwalczyć złego ducha święty tomasz z akwinu podziwia miłość boga ku stworzeniom i powiada że w tajemnicy wcielenia ukrył Jezus Chrystus swe bóstwo a w najświętszym sakramencie kryje także swe człowieczeństwo Zmysły tu zawodzą, wiara nam jednak mówi, że tak jest niezawodnie. Łączmy się więc z aniołami i oddajmy głęboką cześć Bogu, utajonemu na naszych ołtarzach. Nie naśladujmy owych bezbożników, których Bóg często każe surowo i doraźnie. Za zniewagę tej tajemnicy. Tu karmi Jezus Chrystus swe dzieci pokarem, pokarmem niezwyczajnym lub manną, którą spożywali Żydzi na pustyni, ale podaje im swoje najświętsze ciało i swoją przenajdroższą krew. Kto mógłby uwierzyć? w tę miłość Boga ku ludziom, gdyby tak wiara święta nie nauczała. Jak nie miłować Chrystusa Pana i nie podziwiać Jego dobroci? Jak jesteśmy szczęśliwymi, że nasz Bóg jest taki dobry? Czytamy w Apokalipsie świętego Jana, że Bóg Podał aniołowi do ręki naczynie swego gniewu, by je wylał na wszystkie narody. Księga Apokalipsy, 15. Tu zupełnie coś przeciwnego się dzieje. Odwieczny ojciec podaje w ręce swojego syna naczynie miłosierdzia, by je okazał wszystkim ludom na Ziemi. Tu nam podaje Chrystus swoją krew przenajdroższą i przemawia podobnie jak do swych apostołów. Pijcie z tego wszyscy, ale bowiem to jest krew moja Nowego Testamentu, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Tu ludzie czerpią życie wieczne, tu niewysłowiona dobroć, tu źródło wszelakiego szczęścia dla wiernych dzieci Kościoła. Jezus Chrystus nie przestaje dotąd czynić cudów, by ożywić w nas wiarę, w swoją rzeczywistą obecność w najświętszym sakramencie. Pewna uboga chrześcijanka pożyczyła od Żyda drobną kwotę pieniężną i dała mu w zastaw swe świąteczne ubranie. Przed świętami wielkanocnymi prosiła Żyda, by na jeden dzień zwrócił jej zastaw, bo chce być w kościele. Żyd zgodził się na to i przyrzekł jej nawet darować pieniądze pod tym jednak warunkiem że mu przyniesie hostię świętą otrzymaną z rąk kapłana chciwość popchnęła tę nieszczęśliwą istotę do tego haniebnego czynu udała się bowiem na zajutrz do kościoła parafialnego wzięła do ust hostię i schowała ją szybko do chusteczki i zaniosła Żydowi, który chciał Jezusowi Chrystusowi w swej zaciekłości wyrządzić ciężką zniewagę. Położył więc hostię na stole i kłuł ją scyzorykiem. Z hostii wypłynęła obficie krew. Na ten widok Zadrżało dziecko Żyda. Zaciekły wróg chrześcijaństwa wziął następnie hostiem ze stołu, zawiesił ją na gwoździu koło ściany, uderzał biczem i przeszył sztyletem. Krew na nowo wypłynęła z chosti. Po tych okrucieństwach, Wrzucił ją do kotła wrzącej wody, która od razu stała się czerwoną jak krew. Hostia przybrała więc postać ukrzyżowanego Chrystusa, co tak przeraziło Żyda, iż się czym prędzej ukrył w kącie domu. Wówczas żydowskie dziecko, widząc chrześcijan, Idących do kościoła tak się do nich odezwało: Dokąd idziecie? Mój ojciec zabił waszego Boga, już go tam nie znajdziecie. Gdy to usłyszała, jedna z kobiet weszła do domu żydowskiego i ujrzała rzeczywiście hostję świętą w postaci Jezusa Chrystusa. Ukrzyżowanego, która znowu przybrała pierwotny kształt. Kobieta wzięła więc małe naczynko, zbliżyła je do hostii, a hostia dziwnym sposobem sama w nim spoczęła. Uszczęśliwiona, zaniosła ją do kościoła świętego Jana w Grewę, gdzie wystawiono ją. Do publicznej adoracji. Żydowi zaś, pod tym tylko warunkiem, chciano przebaczyć, jeżeli nawróci się na wiarę chrześcijańską. Ponieważ nie chciał tego uczynić, spalono go żywcem na podstawie współczesnych praw. Jego żona, dzieci i pewna część Żydów. Przyjęła chrzest na skutek tego cudownego zdarzenia. Dom żydowski, w którym Jezus Chrystus przez hostię okazał te cuda, zamieniono w kaplicę na wieczną pamiątkę. I sprowadzano tu zgromadzenie zakonne, by Jezus Chrystus odbierał ciągłą cześć i przebłaganie za zniewagi. Wyrządzone sobie przez złośliwego Żyda. Widzicie, na ile zniewak naraża się Jezus Chrystus z miłości ku nam, po wszystkie dni, aż do skończenia świata. O niepojęta miłości Boża, jak nieskończoną dobroć okazujesz swym stworzeniom. Bracia moi, Wiara pierwszych chrześcijan była daleko żywsza niż nasza. Wtedy mnóstwo wiernych przepływało morza, dążąc na miejsca święte, gdzie dokonała się tajemnica naszego odkupienia, i płakali żewnie, kiedy oglądali wieczernik, w którym Jezus Chrystus ustanowił ten cudowny pokarm. Na posiłek naszych dusz, albo gdy oglądali to miejsce w ogrodzie oliwnym, gdzie na modlitwie krwawo się pocił, kiedy stanęli na górze kalwarii, gdzie wycierpiał tyle mąk, stali tu długo w głębokim smutku, rozważając tajemnicę naszego zbawienia. Wówczas Ożywiała się w nich wiara, a serce gorzało ogniem Bożej miłości. O drogie pamiątki odkupienia i zbawienia naszego wołali z rozczuleniem: My nie potrzebujemy przepływać dalekich mórz, nie potrzebujemy narażać się na mnóstwo niebezpieczeństw bo mamy pośród siebie Jezusa Chrystusa jako Boga Prawdziwego, a zarazem i człowieka z duszą i ciałem. Czy nasze kościoły nie zasługują na tę samą cześć, co Ziemia Święta? Prawdopodobnie nieszczęśliwą śmiercią zakończymy życie. Jeżeli będziemy znieważali Najświętszy Sakrament, jak się to przydarzyło pewnemu człowiekowi z Lucian, położone, położonego niedaleko Porto, o czym mówi kardynał Boroniusz w rocznikach kościelnych. Przeciwnie, błogosławieństwo Boże spocznie na nas jeżeli będziemy otaczali wielką czcią utajonego zbawcę w najświętszym sakramencie ołtarza. Ponieważ w tym celu odbywa się procesja na Boże Ciało, bierzemy w niej udział, by wynagrodzić Jezusowi za wszystkie zniewagi, z taką wiarą, i przejęciem idźmy za Chrystusem, jak niegdyś owe rzesze żydowskie, kiedy nauczał w Palestynie, kiedy przechodził sioła, wsie i miasteczka, wszędzie dobrze czyniąc. W kościele i na procesjach bądźmy skupieni i dążmy za Zbawicielem. Z wielką ufnością, bo On jest dobry i miłosierny, bo On nas miłuje, i wysłucha naszych próśb. Idźmy do Pana, idźmy do naszego Pana w pokorze, z czystym sercem, z gorącą miłością i pogardą rzeczy niskich i podłych. Chrońmy się od dobrowolnych roztargnień Miłujmy dobrego Boga z całego serca A znajdziemy a znajdziemy błogi raj już tu na ziemi Amen